Jeśli chodzi o mecz, był to, można powiedzieć, ciężki mecz walki. Dużo było cech wolicjonalnych. Przede wszystkim dużo toczyło się w środkowej części boiska. Wyszliśmy na prowadzenie do szatni, tak naprawdę bramka wpadła i na drugą połowę wyszliśmy być może troszeczkę zbyt za bardzo pewni siebie i za szybko straciliśmy tą bramkę, która troszeczkę pokrzyżowała nam plany, aczkolwiek później, jak to wynik pokazał, pokazaliśmy charakter, siłę, że da się wygrać nawet jak się nie gra wybitnego meczu, tak? No właśnie, ten charakter było widać zwłaszcza w końcówkach, bo po tym się poznaje te drużyny klasowe, że kiedy nie idzie, to mimo tego drużyna klasowa potrafi odwrócić wynik spotkania. Wy najpierw w końcówce pierwszej połowy, a później w końcówce drugiej zdobywaliście bramki. Tak, zgadza się. Cieszy fakt, że udało się odwrócić wynik spotkania. Mnie przede wszystkim cieszy fakt, że wszedłem, wykonałem swoje zadanie, wyprowadziłem zespół do zwycięstwa i Andrzej potwierdził siłę przy stałych fragmentach. Strzelił trzecią bramkę, udokumentował to zwycięstwo, że już tak naprawdę nikt by nam tego nie wyrwał. Twoja pierwsza bramka dla Rakowa w lidze i można powiedzieć, że taka bramka na przełamanie. Cieszy ta bramka przede wszystkim na własnym stadionie. Pierwsza bramka, można powiedzieć, debiutancka w barwach Rakowa. Czekam na kolejne bramki. Wiadomo, jestem napastnikiem, wykonuję swoje zadanie. Taki cel miałem dzisiaj, wejść na boisko, strzelić bramkę. No i ta sztuka się powiodła, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Powiem tak, gdzieś tam rozmawialiśmy sobie jeszcze w szatni po meczu na gorąco, może nie był to jakiś nasz świetny mecz, ale udało nam się, najważniejsze, że właśnie wygraliśmy te 3 punkty, ale moje gdzieś tam osobiste zdanie jest takie, że naprawdę to nie był zły mecz w naszym wykonaniu. Okej, było gdzieś tam dużo naszych własnych strat, szczególnie gdzieś tam po przejęciu piłki, gdzieś na tym musimy się skupić, chociaż wcześniej nam to dobrze, myślę, wychodziło po tym odbiorze piłki, przejście do ataku, ale no dzisiaj to trochę szwankowało, dlatego była ta szarpana trochę gra. Straciliśmy bramkę, bo gdzieś tam, bo 1-0 mieliśmy i straciliśmy zaraz po wyjściu z szatni. Myślę, że byliśmy skoncentrowani, ale gdzieś tam fajną akcję rozegrali. Górnik Łęczna rozegrała fajną akcję i nam strzeliła, ale ta bramka na pewno nic nam, można powiedzieć, naszej wiary nie zabrało, wręcz przeciwnie. To już pokazujemy po raz kolejny, że jesteśmy zespołem, że jeden za drugiego walczy i udało nam się pod koniec, co prawda, ale trochę nam to się zwraca, bo straciliśmy kilka razy w 90 minutach bramki, szczególnie u siebie. No i jeszcze mi się udało na 3-1 zakończyć praktycznie to spotkanie, także jesteśmy mega szczęśliwi. Największym problemem dla was po stronie rywali był chyba Grzegorz Bonin, bo on był najbardziej widocznym zawodnikiem i było widać, że to klasowy piłkarz. No wiadomo, no ma wiele występów w Ekstraklasie, tutaj sztab na pewno nas przestrzegał przed nim, jak i przed jeszcze tam kilkoma zawodnikami, ale troszkę też tam w składzie pozmieniali, ale byliśmy na wszystko przygotowani, no i na pewno no, ta bramka, którą strzelił bodajże on, tak, no to naprawdę staraliśmy się gdzieś tam, za wolno może wróciliśmy, potem gdzieś było to po stałym fragmencie, ale no, kapitalne uderzenie, no ale trudno, ale najważniejsze, że wygraliśmy to spotkanie. Właśnie i drugie zwycięstwo przed własną publicznością. Ten bilans do tej pory był taki, można powiedzieć, mocno średni, natomiast teraz 3 punkty i od razu też tabela inaczej wygląda. No miejmy nadzieję, że gdzieś tam będziemy wygrywać u siebie, bo na wyjazdach wygrywamy i zdobywamy te punkty. Fajnie właśnie, że udało nam się teraz odskoczyć od tego dołu. Jesteśmy w górnej części tabeli, oby jak tam najdłużej byśmy zostali i tyle. I zobaczymy, jak to się wszystko ułoży.